Moi drodzy, nie są to słynne polskie pięcioraczki, które trafiły do jednej klasy i są nie do rozpoznania na ekranie. Nie, jestem to ja tutaj z pięciu różnych kamer, żeby wam pokazać, jak wygląda tryb razem na Teamsach. I to, że on wygląda dość ciekawie w aplikacji Teamsowej, czy na Macu, czy na Windowsach, to zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ostatnio doszły nowe sceny, takie właśnie jak ta. Natomiast to, co jest ciekawe, to być może wiecie, że tryb Razem działa też na smartfonach, na Androidzie i na tabletach, natomiast lada chwila zostanie też wprowadzony w przeglądarki, w Chroma i w Edge'a. Właśnie Microsoft ogłosił, że kończy prace deweloperskie i z końcem tego miesiąca będzie nam wprowadzał ten tryb Razem do przeglądarek. Jak być może zwróciliście uwagę, te sceny, które się pojawiły ostatnio, są dość ciekawe. Przed chwilą mieliśmy taką scenę wykładowo-szkolną, zatem odeszliśmy od tej takiej takiej pierwotnej, nudnej sceny, która była na początku, jak pamiętacie, ten tryb razem, siedzieliśmy w takich białych fotelach. Natomiast w tej chwili to mamy już bardzo ciekawe układy. Ostatnio oglądałem sobie kursantów na naszym szkoleniu właśnie w tego typu scenarii, Scenerii jakiejś międzyplanetarnej rady rodem z Gwiezdnych Wojen, czy ze, czy, czy ze Star Treka. Yy, ci z was, którzy... Chcieliby zobaczyć, jak to działa w aplikacjach Androidowych. To tutaj na osobnym ekranie mamy podgląd z, ze smartfona Androidowego. Na dole listy masz zmień układ i masz możliwość zmienić układ albo z galerii, czyli możesz sobie korzystać z konferencji Androidowej w ramach galerii, albo znowu klikasz trzy kropeczki. I na dole listy masz zmień układ i zmieniasz na tryb razem. Oczywiście tryb razem masz taki, jaki został ustawiony przez gospodarza na aplikacji Windowsowej czy Macowej, takiej jak ona sobie wygląda. Jeszcze tutaj przewińmy sobie przez te tryby razem, jak one wyglądają, czyli Mamy jeden z tych, z tych nowych scen, czyli taka scena tutaj ciemnych foteli w dodatku do tych jasnych. Mamy scenę jakiegoś amfiteatru na świeżym powietrzu, kamiennego. Mamy spotkanie, które jest spotkaniem za stołem, takim barowo-konferencyjnym. Tutaj kolejne dość też. Ciekawe, takie wokół okrągłego stołu się spotykamy. Oczywiście te sceny są uzależnione od tego, ile osób, tak wokół okrągłego stołu to może być do 5 osób. Natomiast nawet bardzo duże spotkania, do 47 osób, jesteśmy w stanie transmitować właśnie w tym trybie takiej sali wykładowo-szkoleniowej. To dość ciekawy widok, bardzo go lubię, ostatnio go używam. Do 50 osób możemy posadzić w tego typu scenerii, czyli zbliżona do tej, która była pierwotnie, taka sceneria Białych foteli, ale nieco bardziej elegancko tutaj zrobione. No i mamy tutaj jeszcze. Dla pięciu osób, pięć osób może usiąść tutaj na takich drewnianych krzesłach przy stole, gdzieś w jakimś miejscu, takim spo społeczno, jakimś kuchennym. No i mamy też serię, już, która przypomina nam bardziej coś zabawowego, coś bardziej dla dzieci. Tu jeszcze mamy coś kosmicznego, ale potem spójrzcie, mamy umiejscowienie uczestników. Gdzieś, w jakiejś scenerii rodem z dziecięcej gry komputerowej, ale też mamy możliwość wrzucenia uczestników do rafy koralowej. Siedzimy sobie wszyscy gdzieś tam z jakimiś roślinkami i żyjątkami rafy koralowej. Tutaj do 12 osób możemy umieścić. Jakiejś takiej zimowej scenerii iglo. No i ostatnia, ostatnia scena, którą mamy do dyspozycji tutaj do 12 osób, może się znaleźć w tego typu cóż to jest, choinkowe jakieś, jakieś miejsce, jakaś taka sceneria. Także, także tak, to, tak to wygląda. No i taka zupełnie ascetyczna szara, czyli wrzucenie w szare tło. To jest. Się wydaje też dość ciekawe rozwiązanie. Także przeprowadziłem Was dzisiaj przez sceny trybu Razem. Natomiast pretekstem była informacja firmy Microsoft o tym, że lada tydzień dostajemy tryb Razem w przeglądarkach internetowych. Czyli ci znasz, którzy korzystają z konferencji Teamsowych w Chromie, w Edgeu, będą mieć możliwość korzystania z trybu Razem. Który moim zdaniem jest świetnym trybem, bo ostatnio, tak jak mówię, większość. Spotkań, konferencji szkoleń teamsowych oglądam właśnie w trybie Razem.